Mimo tego, że Roman Szołemej jeszcze jako pełniący obowiązki prezydenta Wałbrzycha zapowiedział szybki powrót Grodzkości, to jeszcze do takiej sytuacji nie doszło. Wręcz przeciwnie. Rozpoczęła się słowna batalia pomiędzy prezydentem Wałbrzycha a starostą powiatu wałbrzyskiego. Jedną z przyczyn takiego, a nie innego stanu miasta, gminy Wałbrzych, oprócz innych powodów, jest również utrata statusu miasta grodzkiego. Gdyby to było tak, że tylko miasto Wałbrzych jest, czy przeżywa takie wielkie trudności, takie wielkie kryzysowe sytuacje od wielu lat, natomiast cały region wałbrzyski kwitnie, to można było powiedzieć, że być może nie jest to do końca sprawiedliwe, ale przynajmniej zrozumiałe z punktu widzenia całego powiatu. Jedna strona swoje, a druga swoje. Z korzyści, jakie miałoby miasto Wałbrzych po odzyskaniu praw grodzkich, największą byłaby możliwość zwiększenia zdolności kredytowej o kolejne 100 milionów złotych. Co Grodzkość daje panu prezydentowi? Czy Grodzkość panu prezydentowi daje przejście z około 130 pracowników, żeby wykonywali kolejne dodatkowe zadania, pomimo tego, że gmina Wałbrzych tym zadaniom nie sprostuje do tej pory? Czy Grodzkość panu prezydentowi jest potrzebna do tego, aby zamykać szkoły? Będę głosował dzisiaj z drżącą ręką, bo boję się, że placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe, gdy gmina Wałbrzych stałaby się organem prowadzącym, zostałyby zamknięte. Bo to, co się dzisiaj dzieje, wyrzucanie księgowych, osób zatrudnionych w administracji, zamykanie szkół, to jest dla mnie pójście na skróty, panie prezydencie. I mi przyświeca dobro i troska dla mieszkańców, którzy uczęszczają do tej szkoły, do tych szkół. A przede wszystkim do szkół średnich, które mogłyby czekać taki los. Ten fakt jednak nie przemawia do większości radnych powiatowych, którzy twierdzą, że odzyskanie przez Wałbrzych Grodzkości w obecnej formie i czasie grozi bankructwem powiatu. W związku z tym pojawia się zagrożenie, że od roku 2014 gmina Wałbrzych nie będzie spełniała wymogów ustawowych co do indywidualnych wskaźników budżetowych, a to może skutkować tym, że w roku 2014 gmina Wałbrzych nie będzie mogła uchwalić swojego budżetu i stanie w obliczu zarządu komisarycznego. Roman Szołemej szumnie ogłaszał, że jest w stanie przejąć ponad 30 milionów długu powiatu w momencie ewentualnego odzyskania praw grodzkich przez Wałbrzych. Okazuje się, że to tylko obietnice bez pokrycia, ponieważ jak twierdzi przewodniczący Rady Powiatu, przepisy prawne nie pozwalają na takie posunięcia. Kwestia długu, którego przejęcie padła deklaracja ze strony miasta Wałbrzycha, niestety nie ma przepisów prawnych umożliwiających cesji tego zadłużenia na inną jednostkę samorządu terytorialnego. Nawet rozporządzeniem Rady Ministrów, co było podnoszone przez władze miejskie Wałbrzycha, Rada Ministrów nie ma takiej władzy, aby nakazać przejęcie komukolwiek zadłużenia jednostki samorządowej. W związku z tym istnieje zagrożenie, że jeżeli gmina Wałbrzych odzyska prawa grodzkie i zostanie wyłączona z powiatu wałbrzyskiego, w jednej jednostce samorządowej nowo powstałej, czyli powiatu wałbrzyskiemu, grozi zarząd komisaryczny oraz jednostce, która zostanie po wyłączeniu, czyli małemu powiatowi, również grozi zarząd komisaryczny. Do tej pory zarówno Związek Powiatów Polskich, jak i większość gmin w powiecie wałbrzyskim opowiedziała się za utrzymaniem granic powiatu w takim stanie, jak to ma miejsce obecnie, czyli razem z miastem Wałbrzych. Proponowany przeze mnie projekt uchwały dotyczący wyłączenia gminy Wałbrzych z powiatu wałbrzyskiego wyraża negatywną wolę Rady Powiatu Wałbrzyskiego co do tego zamiaru, a uzasadnienie jest takie, że gmina Wałbrzych po przeanalizowaniu prognoz finansowych przedstawionych przez pana skarbnika Roberta Hadasia oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dołączonej do tego projektu finansowego wynika jednoznacznie, że gmina Wałbrzych niestety jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Spowodowane to było niestety złym zarządzaniem tą jednostką samorządową. Brak grodzkości nie ma tutaj nic do rzeczy. Jednogłośnie za odzyskaniem grodzkości Wałbrzycha spośród wszystkich gmin powiatu zagłosowali jedynie radni Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Radni powiatowi dotąd jednogłośnie zaczęli się wyłamywać z tego, o czym mówili jeszcze kilka tygodni wcześniej. Prezydent Szołemej to nie jest prezydent z mojej bajki.
Wręcz przeciwnie. Mnie i pana prezydenta Szyłmeja w większości kwestii dzielą Himalaje. Ale akurat w tej kwestii zmuszony jestem z nim się zgodzić. Niewielu na tej sali wie, może pamięta, że wśród wszystkich radnych tutaj obecnych to ja w kadencji 98-2002 głosowałem za tym, żeby Wałbrzych był dalej grodzki, żeby nie stracił grodzkości. Ostatecznie większość radnych zdecydowała za wyrażeniem negatywnej opinii w sprawie wyłączenia miasta Wałbrzycha z powiatu wałbrzyskiego. Ekonomiści, którzy byli na naszym spotkaniu, mówili wprost, herbata, czy znajduje się w jednej szklance, czy w dwóch, to ta sama herbata i ta sama ilość tej herbaty. Także proszę się zastanowić nad tym. Jeżeli ktoś przedstawi mi dzisiaj analizę ekonomiczną, analizę SWOT, która będzie pokazywała, że ta zmiana administracyjna spowoduje rozwój w regionie, będę pierwszym, który zagłosuje za tą zmianą. Na tą chwilę uważam, że jest więcej niewiadomych, jest więcej jakby niepokojów i zagrożeń. Także w tej chwili będę głosował przeciwko tej zmianie. Dziękuję. Sprawa jest dla mnie bardzo ważna. Nie chciałbym niszczyć tego, co jest dobre. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie przeciwny woli prezydenta, natomiast będzie głosował za przygotowaną uchwałą przez przewodniczącego Rady Powiatu. Jedynie kilkoro radnych głosowało za odzyskaniem grodzkości. Okazuje się, że ci radni, którzy tak zagłosowali, są w mniejszym lub większym stopniu powiązani zawodowo z Romanem Szałemejem. Wśród radnych głosujących za grodzkością było dwóch pracowników Urzędu Miejskiego, pracownik wodociągów oraz były dyspozycyjny pracownik wodociągów. W kuluarach mówi się, że właśnie tych kilkoro radnych mogło tak głosować, ponieważ obawiają się utraty pracy.